Dziś rano przed godziną 6 na drodze wojewódzkiej nr 886 w Chumniskach doszło do tragicznego wypadku. 64-letni kierujący Volkswagenem potrącił na przejściu dla pieszych 50-letnią kobietę. Mimo udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej i przewiezienia do szpitala poszkodowanej, kobieta zmarła po ponad godzinnej walce o jej życie. Kierowca był trzeźwy. Policjanci zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia oraz wykonali dokumentację fotograficzną. Prowadzone postępowanie pozwoli wyjaśnić szczegółowe okoliczności tego wypadku.